W dzisiejszym odcinku za Was bronią pas taktyczny polskiej firmy Bajonet, model najwyższy Asalut. Pokażę Wam dzisiaj dokładnie ten pas. To jest pas z zapięciami typu mole. To jest najwyższy model z oferty producenta. Zobaczymy, jak jest wykonany i przekonamy się, czy rzeczywiście warto kupować produkty tej firmy. Wiele osób jest bardzo zadowolonych, ale czy to jest prawda? Zobaczmy sami po prostu w tym odcinku. Pas jest dobry do strzelania taktycznego. Myślę, że powinien się dobrze sprawdzać. To jest oferta robiona też pod operatorów i różnych ludzi, którzy mają więcej do czynienia z strzelaniem i z wojskowością na co dzień po prostu, jako ich zawód. Zobaczymy, czy ten produkt jest wart swej ceny i czy naprawdę producent, który jest tak ostatnio chwalony, rzeczywiście zrobił coś, co mogłoby nas po prostu jako użytkowników interesować. Tak wygląda nasz produkt po odpakowaniu. Przyjrzymy się dokładnie na stole, jakie są funkcje i jak zostało to wszystko zrobione i przemyślane. Wygląda bardzo solidnie po pierwszym wzięciu do ręki, jest bardzo sztywny, ale zobaczmy dokładnie i przemyślmy wszystkie rozwiązania i jakość wykonania. Strona producenta Bajonet. Szukamy tego modelu paska, o którym będziemy dzisiaj mówić. Widzicie, to jest pas 45 mm Asalut z komórkami mole, czarny, klamra, Cobra, ANSI, D-Ring 18 kN. Pas podwójny, bardzo sztywny, pas zewnętrzny, podszyty rzepem, pętelki zapinane na klamrę o wytrzymałości 18 kN z naszytym panelem z kordury z komórkami zgodnymi z systemem MOLE. Pas wewnętrzny naszyty rzepem, haczyki zapinane na rzep i pętelki. Zobaczmy jeszcze, co jest dokładnie opisane, może bezpośrednio pod tą kategorią. Tutaj producent zapewnia, że to jest pas typowo bojowy, w szczególności do przenoszenia broni, ładownic oraz akcesoriów. Przetestowany i używany przez członków oddziału specjalnych Polskich Sił Zbrojnych. Taka jest rekomendacja tutaj producenta. Pas wewnętrzny jest zastosowany, czyli ten pas jakby jest dwusekcyjny, dwuelementowy. Po co jest pas wewnętrzny? Pas wewnętrzny dodatkowo usztywnia i nie powoduje, że ten pas nam się przesuwa cały i przekręca, obraca w trakcie obsługi. To jest jakby dodatkowe zabezpieczenie. Co jest dalej o tym pasie napisane więcej? Naszyty jest panel z dwuwarstwowej sklejonej kordury 500D z komórkami zgodnymi z systemem MOLA, polega uporządkowaniu oraz przytwierdzeniu mniejszych elementów ekwipunku. No i mamy tutaj informację, że ta kordura jest podwinięta i nie należy wieszać na tych komórkach MOLE elementów cięższych niż 0,5 kg. Czyli to jest wszystko na lekki jakiś osprzęt, delikatny. Rzeczy cięższe wieszamy na pasie i blokujemy w komórkach, na przykład ładownice, ciężkie pokrowce, manierki i tym podobne rzeczy. Rzeczy lżejsze można wieszać w komórkach, na przykład tool, czyli wszystkie multitule, jakieś drobne osprzętowe rzeczy, pokrowiec na okulary, jakieś pętle do trzymania, nie wiem, słuchawek i tych podobnych rzeczy. Można sobie na tym pasie mole fajnie osprzętowo to po prostu zrobić. Po co jeszcze jest pas? Pas zewnętrzny nie uciska żadnych elementów twardych pasa wewnętrznego. Oczywiście pas zewnętrzny może być używany samodzielnie, jest bardzo sztywny przez podszycie od wewnątrz rzepem i na zewnętrzną kordurą komórkami. No i teraz tu jest opis odnośnie klamry i specyfikacja produktu. Pas wewnętrzny jest opcjonalny i tutaj mamy, że to jest pas jednowarstwowy 38 mm. Taśma, rzep, haczyki, zapinany na odcinek rzepa, pętelki, bez twardych elementów, to wszystko możecie sobie tutaj przeczytać i pas zewnętrzny. W zasadzie pasa wewnętrznego nie nosimy oddzielnie, można ten pas zewnętrzny nosić oddzielnie, wtedy on będzie bardziej miękki. Tutaj jeszcze też jest podane są rozmiary, uważajcie, co jest bardzo istotne. Przede wszystkim dobieracie sobie odpowiedni rozmiar pasa. Tutaj warto się skontaktować bezpośrednio, tak jak było w moim przypadku, z producentem i zapytać się dokładnie, jeśli jesteśmy na przykład na granicy pewnego rozmiaru. Lepiej kupić pas nieco dłuższy, to jest bardzo cenna rada, niż za krótki i później się z tym męczyć. Zobaczymy, jak ten pas wygląda fizycznie. Tu mamy jakieś zdjęcia. Oczywiście on może być w różnych kolorach. Jakiś tam kojot, tutaj czarny. To jest wszystko do ustalenia na stronie producenta. Zobaczmy fizycznie, jak produkt jest po prostu wykonany. Ja tutaj wszystko rozpakowałem. To jest wszystko przyzwoicie w oddzielnych zapakowane opakowaniach. Jak widzimy, jeszcze mamy pas wewnętrzny na rzepie. Pełna instrukcja obsługi, jak nosić pas, co się w nim zużywa, na co zwrócić szczególnie uwagę w trakcie użytkowania, jak go zakładać, jakich błędów nie popełniać. Tutaj mamy na każdej kartce dodane
bezpośrednio. Jak widzimy, tu jest ten pas główny z systemem MOLE. Bardzo dobrze wykonany. Widać, że materiał jest solidny, rzepy są solidne. To jest wszystko wytapicerowane, żeby podpiąć ten pas wewnętrzny. Klamra też jest bardzo solidna, z takim oto uchem. Także tutaj produkt nie wzbudza moich jakichś wątpliwości. Myślę, że spokojnie powinien trochę popracować, zobaczymy w testach, i jest bardzo sztywny. Już sam ten pas nośny jest sztywnym pasem. Do tego mamy dodatkowo pas wewnętrzny. To jest L, rozmiar pokazany. Czyli to jest typowy pas wewnętrzny, który będzie powodował to, że nie będzie nam się ten pas po prostu przesuwał. Będziemy go zakładali do części wewnętrznej. Natomiast dostałem jeszcze jedną rzecz w postaci takiego pasa. Nie wiem, czy to jest jakiś po prostu chyba dodatkowy pasek taki do spodni, po prostu jako prezent przy zakupie. Gifcik tak zwany. Zobaczymy, jak ten gifcik wygląda, bo to sam ciekaw jestem. Miło jest dostawać jakieś prezenty. Tak, to jest jakiś dodatkowy pasek rzeczywiście, który można używać z jakąś taką prostszą klamrą stalową. Fajnie, fajnie dostać przy takiej cenie jakiś prezent. Za chwilę go jeszcze rozpakuję i obejrzę i przejdziemy do pasa właściwego. Jak widzicie, tak wygląda gifcik. To jest już z klamrą sterową. Tego typu, tu jest Alpin napisane na tej klamrze. Jest jakaś klamra malowana proszkowo. Mamy w zasadzie taki prosty pasek do spodni, ale też w miarę solidny. Oczywiście on nie jest sztywny jak pas bojowy, to na to nie należy liczyć, ale do codziennego chodzenia myślę, że może się nadawać spokojnie, bez problemu. Ja używam jakiegoś zwykłego komercyjnego paska ze sklepu. Oczywiście te komercyjne paski mają tą wadę, jeśli chodzi o klamry, że po prostu cały czas patologicznie się rozpinają, rozsuwają i się luzują. Może tego paska będę używał, zaraz sobie go założę do spodni i spróbuję, czy się z nim lepiej chodzi, czy nie. Dla mnie tutaj estetyka tej klamry jest w zasadzie bez znaczenia. Chodzi o taki walor użytkowy, żeby dało się go łatwo rozpinać i żeby on się po prostu w tym miejscu nie luzował, bo te pasy popuszczają i co chwilę trzeba te paski podciągać. Także przy komercyjnych paskach niestety jest to odwieczny problem. Dobrze, przejdźmy do rzeczy właściwej. Tak wygląda to po przełożeniu, tak zaleca producent, żeby ta klamra była założona. Robi, powiedziałem, to bardzo solidne wrażenie. Załóżmy to na spodnie. Pierw może pas wewnętrzny, a później ten pas i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wewnętrzny. Widzimy logo producenta. Widać, że nitki, rzepy są solidne. Tutaj producent zapewnia już w ulotce, którą dostaniemy z produktem, że to są najwyższej jakości materiały. Czas to pokaże i zweryfikuje, czy tak jest rzeczywiście w istocie. Tu jest ważna rzecz, mamy podany rozmiar. On był też podany na opakowaniu. Ważna rzecz jest taka, żeby ten pas, żeby się nie odkształcała końcówka wewnętrznym i zewnętrznym, żeby nosić po prostu raz w lewo, raz w prawo, bo taśma ma tendencję do wyginania. Taka jest informacja. Drugą rzeczą istotną jest, żeby przekładać taśmę na zewnątrz, czyli żeby taśma nie była od wewnątrz, bo nie będzie się blokowała w tym oto mechanizmie. Tutaj jakby nie ma więcej jakichś takich zastrzeżeń. Pas, jak powiedziałem, jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, robi solidne wrażenie, mówię, już sam można byłoby spokojnie go nosić bez tego pasa wewnętrznego, bo jest po prostu naprawdę cholernie sztywny. To już jest dla mnie świadczy o jakości produktu. Sama klamra, samo wykonanie, no wiadomo, tą klamrę znam już z innych pasów. Zobaczymy, jak będzie wyglądała w obsłudze, czy nie będzie się za bardzo wbijała też w brzuch, bo to jest częsty problem z większymi klamrami. I czy to ucho też nie będzie przeszkadzało w takim użytkowaniu. Oczywiście jest to typowy pas bojowy, taktyczny, no nie pas do chodzenia na co dzień, nie on się średnio nadaje do takiego zastosowania. Jak widzicie, mam specjalne spodnie, które przewidują taki montaż pasa bojowego. Mają podwójne szlufki z szybkim odpinaniem, więc tutaj można spokojnie sobie szybko ten zewnętrzny pas demontować. Tak jak było powiedziane, pas wewnętrzny jest tylko stabilizujący. On pełni po prostu funkcję pasa takiego tylko i wyłącznie stabilizującego ten pas. No trudno mówić o zapięciu takim na rzep w tym momencie, żeby ten pas się nadawał do czegoś więcej. Można go sobie ściągnąć oczywiście. Natomiast on ma tylko stabilizować po prostu, żeby to wszystko się nie obracało. Można go sobie w jakiś tam sposób ściągnąć. No tyle co rzep trzyma. Te rzepy tutaj są dość solidne. To dobrze funkcjonuje. Załóżmy teraz w tym momencie na to wszystko pas zewnętrzny i zobaczmy. Ja odepnę te wszystkie sobie szlufki z tyłu, z przodu. I zamontujmy pas zewnętrzny. To naprawdę solidnie się trzyma. Troszkę trzeba się namęczyć, żeby to ustawić, ale to w tym momencie się nie przekręca.
jest sztywno, nie wygina się tutaj, także tu można sobie spokojnie przyczepić osprzęt. Można go przekładać między jednym a drugim pasem, to będzie stabilizowało te wszystkie rzeczy, żeby one się nie przesuwały. Mamy te komórki MOLE z tej strony, więc tu możemy sobie ten pas dowolnie zagospodarować. Oczywiście możemy go założyć na drugą stronę, to jest wszystko kwestia preferencji, gdzie chcemy te komórki mieć. Tak wygląda to z tyłu. Ja mam tutaj spodnie UF Pro Striker i te spodnie po prostu, tak jak powiedziałem, umożliwiają. Warto zwrócić uwagę na to, żeby były podwójne szlufki, żeby dało się jeden i drugi pas spokojnie przekładać. Zobaczymy, jak będzie komfortowy ten pas w tym miejscu, jak będzie pracował. Już widzę, że jest bardzo sztywny, jest bardzo fajnie wykonany. Bardzo przyjemnie się go nosi. Nie uciska mnie w tej chwili nic, ale oczywiście to jest moje subiektywne wrażenie, bo może się okazać na dłuższą metę, że ten pas nie jest aż tak wygodny. Natomiast to wyjdzie przy strzelaniu, w jakichś takich sytuacjach taktycznych, przy używaniu bezpośrednio tego pasa. Zapraszam do subskrypcji moich odcinków. Co chcielibyście dalej oglądać, piszcie pod tym filmem. Dziękuję i do usłyszenia. A dla tych najbardziej cierpliwych dodatkowa rzecz, mianowicie ten pas, ja już go zdjąłem, ale po odpięciu szlówek można z całym osprzętem po rozpięciu bardzo szybko zdjąć. Z całym osprzętem, ze wszystkim w tym momencie. To jest dobra koncepcja, pozbyć się tego osprzętu, zdjąć to z siebie. Jest to na pewno jakaś wygoda użytkowania. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to fizycznie przy zapinaniu danych akcesoriów. No to czas pokaże i jakie będą zużycia tego pasa, ile on wytrzyma i jak szybko się zepsuje na przykład klamra. Wygląda to wszystko naprawdę solidnie, jest to polski producent, to cieszy przy zaledwie dużej ilości chińskich po prostu beznadziejnych produktów.